Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Watch Dogs Bad Blood i tak, mamy śmieciarkę. Ponieważ idziemy zgarnąć śmiecia. A nie, na poważnie to... O nie, to zło! T-Bone na ratunek! Tak, mieliśmy i zgarnąć śmiecia, mieliśmy ten cały tekst gotowy i... No, jest bardzo daleko. Tak, that's a gun. Okej. Gotowe. Jaka nieuzasadniona przemoc. 911, what is your emergency? Hey, we're gonna need some help out. Nope. How about nope? W każdym razie tak, to co miałem mówić. Namierzyliśmy naszego wroga, jest nim Default. Szczurzy haker z podstawowego Watch Dogs, z podstawowej gry. I przez tutaj malutką prowokację T-Bone'owi udało się zdobyć info, gdzie się ukrywa. No i teraz zobaczymy. Chciał rozstawić pułapkę na szczura, co nie? Czy to jest, by the way, jakby ostatnia misja? Zobaczmy postęp. Wydaje mi się, że to może być... Okej, dobra, to jest chyba jedna z tych... No mamy teoretycznie trzy misje, ale wydaje mi się, że to jest jedna bardzo długa misja. Troszeczkę jak z końcówką podstawowego Watch Dogs. Mam wrażenie, że będzie to tak samo. I can't underestimate Default. He knew I'd track him back here. I gotta stay sharp, work the trap, find a way through. And hope there's a rat at the end of his maze. All these guys are geared up and ready for trouble. That's what a Bloom budget will get you. Probably safer to try to slip past them. I to jest chyba najtrudniejsza sekcja składana w całutkiej grze. Mówię zarówno pod względem sekcji opcjonalnych, jak i tych fabularnych, bo... You're watching me, ain't you? Oh yeah, kid. I'm coming for you. Nie ma przykład kogoś z telefonem stakowanym przez Bloom czy coś takiego, nie? Bo skan CTOS-u bardzo mi się w tym momencie przydał, ale no cóż. Dobra. Wchodzimy. Now in the video, Default was up there somewhere. Musimy sukcesywnie pozbywać się najemników, bo jest ich tutaj dosłownie armia. To nawet nie są żarty w tym momencie. Dobra, pierwszy z głowy. Sorry. O! Moja kamera dostała zwłokami. Dobra. Dobra, wszyscy są obsrani. Lecimy więc. He's not gonna show up. It's a waste of time. He'll show. Just wait. Plot twist. Już tu jestem. Stay alert. Definitywnie nie będę tutaj się ograniczał z używaniem pistoletu. Chciałbym pamiętać, gdzie... Chciałbym pamiętać, gdzie są tutaj dobre wejścia, bo pamiętam, że było tutaj parę dobrych sztuczek, żeby przedostać się szybko na górę. Tu jakaś zawalona ściana, tutaj coś, po czym można szybko przeskoczyć i tak dalej, dobra, nie, czyli ten gość mnie nie zauważy.
Najgorszy problem to ci, którzy są na piętrach. I tak, to jest definitywnie ciąg ostatnich misji. Jakby to, on się rozpoczyna tutaj i trwa do samego końca dodatku, bez dwóch zdań. Nie wiem, czy chcę w ogóle wychodzić na tę aby główną uliczkę. Kasa? Och. Jak się tutaj chodziło? Pamiętam, że była jakaś taka dobra ścieżka. Wow. A, tu jest sobie ziomeczek. Sayonara, kolego. Przejdźmy kontenerem. Pełne skupienie, wiem, że nie wiem, nie gadam jak najęty wyjątkowo, ale holy shit, jakby naprawdę nie chcę doprowadzić do sytuacji, gdzie będę musiał... gdzie będę musiał walczyć z nimi wszystkimi, bo tutaj jest kurwa co robić. Dobra. Gościa siekło. O nie! Nie, 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 nie! T-Bone, ruszaj dupę! Nie mogę się ruszyć! Nie mogę się ruszyć! O, dziękuję! Czy on nie żyje? O mój Boże, on nie żyje! To jest... wow! Nie wiem, T-Bone zatkało chyba, eksplozja była taka dobra, bo jawnie nie mogłem się odkryć od osłony. Jak się wchodzi kuźwa na górę? To jest pytanie za 100 punktów. Za osłonę? Nie, nie chodziło mi o to, chodziło mi bardziej o to. Wyrzucisz czy nie, rady? Double kill, dobra, spoko. Taktycznie wezmę tą giwerę, to już zostawię za sobą ciężko zbrojny. Na górę. Jeszcze zgarnę to. Okej. Dzięki taktycznym eksplozjom udaje mi się, nie wiem, uniknąć bezpośredniej walki i to się chwali. O, dobrze, tak! Ten klucz systemowy mi się przyda za jakiś czas. Ogólnie tak, to jest, jak może zauważyliście, więcej teraz robię rzeczy agresywnych w tej grze. W sensie więcej strzelam, więcej wysadzam i tak dalej. I to dosłownie, jakby w ten sposób działam w grach. Stety, niestety. Tego typu zachowania bardziej pasują mi do T-Bone'a niż do Aidena. Tak, mówiłem chyba nie wiem, 90 razy podczas mojej serii z Watch Dogs 1, z podstawki w sensie. Do Aidena pasuje mi tylko i wyłącznie hakowanie, pałka teleskopowa. I pistolet z tłumikiem. Tutaj... Followed behind him.
Do Raymonda już takiego parcia nie mam. Fathers! Mothers! Husbands! Wives! Brothers! Did it make you feel powerful, Ray? Did you get a little tingle between your legs? Default. Sam Jennings. Let's talk about this. Oh, we will. When I find you. See, Ray, I'm an artist too. Shut the fuck up! Barry Langston. Fuck. They're all here, aren't they? Investigators have confirmed Raymond Tenning, an ex-Bloom Industries employee, is responsible for the blackout, which has resulted in 11 confirmed deaths. Tenning's motivations are as of yet unknown, and Bloom has... No! No! It's all bullshit! That's not the way it went down at all, you twisted, psychopathic fuck! Is this how you get off? Well, fuck you! Fuck you! Fuck you! Until you cut the power and let him out! You murdered him! Murderer! Murderer! They died because I wanted to send a message. I thought I could warn people about what was coming. Show them that one person can shut down a whole system. In the months after your crime, each one of these families found a lump of cash in their savings. Was that you? Did you try to buy your protection? I tried to make it right. Oh, you'll make it right, Ray. What's the promise? Yap, zgromadził informacje. Odtworzył sytuację o wszystkich. O wszystkich. Nazwijmy tak, ofiarach. I wolna. Za długo czekałem, aż podejdzie. Tak. I teraz jakby rozumiem przesłanie. Jakby... Dobrze, chyba teraz już mniej więcej wiemy, dokąd to zmierza. Ale... Ciężko mi sobie wyobrazić, jak T-Bone miałby być odpowiedzialny za to, że ktoś zginął w alejce napadnięty akurat podczas zaciemnienia systemu. Jakby... Ja wiem, że tego typu rzeczy zawsze przyciągają jakichś dupków, którzy chcą wykorzystać sytuację. Ale bezpośrednio obwiniać o to T-Bone'a? Come on, och. Dalej, proszę, eksploduj. Dobra. To jest... W sensie, rozumiem, że o, gdyby... Nie, zaciemnienie w całym mieście, to nie wykorzystaliby tego w żaden sposób. Czemu się teleportowaliśmy? I w ogóle, ale w dalszym ciągu to... To duże oskarżenie. Careful.
Dalej, podejdź bliżej, kolego. Podejdź. Zapraszam cię. Wow. Jasne, ja na twoją twarz, ponieważ nie szanuję twojego życia. Dobra. Żeby nie było, to jest dokładnie w taki sam sposób zrobiłem to, kiedy grałem po raz pierwszy. Dokładnie. Skoro gra daje nam narzędzie, kamera mogła być troszeczkę dalej od tego autka, no nie? Też tak uważacie? Nie mogę. Aha, no tak, bo jest kurwa na mnie, nie wiem, siatka. Mała armia kontra mały samochodzik. Kto wygra? Słaby sygnał. O nie! Wyjeżdżam z zasięgu. O nie! Mały próg mnie pokonał. Przywołaj auto, dobra. O kurde. Sorry, kolego. A nie, dobra, czy jeszcze jednak będzie przerwa na małą eksplorację miasta? Ta przerwa nastąpi właśnie w tym momencie chyba. No dobra. Moje sumienie nie jest aż tak skalane, bo w końcu autko wybiło większość z nich, prawda? W sensie ogłuszyło oczywiście. O, nice. Dokąd teraz, T-Bone? Kiedyś gra skończy wczytywanie i się dowiemy. Dziękuję. Default's running the show here. Damn near caught me too. At least I know now why he's doing all this. Why? His brother died in the blackout. Oh man. Oh man. Yeah. Listen, the silo's been compromised, so I gotta be ready for a fight. You mean we? I got enough blood in my hands, Frewer. I've been fighting tooth and claw for years. I do need your help, man, but I don't expect it. You didn't bail on me, I'm not bailing on you. That your chemical courage speaking? Nope. I'm done. I threw those in the garbage. I'll hide out until you're back at the silo. Hey, Frewer. Thanks. No. A, i tak się sprawy mają. To jest motywacja. Podczas zaćmienia, który wywołał Kenny, by wysłać swoją wiadomość na temat niebezpieczeństwa systemu, zginęło 11 osób, w tym brat Defaulta, który miał tutaj problemy z psychiką i był pod obserwacją. I
kiedy ta obserwacja została włączona, bo w całym kraju pierdzielnął prąd przez T-Bone'a, no to w tym momencie on wykorzystał okazję i zakończył swoje życie. I tak mówię, jakby... I tak zaraz skończymy odcinek, bo mówię, będę chciał utrzymać około 25 minut, zwłaszcza, że zostało nam już no, bardzo niewiele. Jakby to jest... Nie rozumiem niektórych tych powiązań, bo okej, dobra, rozumiem, że jakieś zbiry mogły wykorzystać zaciemnienie całego kraju, by napaść kogoś i zabić. Jakby jestem w stanie zrozumieć tutaj logikę, jasne. A na przykład ktoś tam mówił o porażeniu prądem, albo o pożarze, więc jakby o zawale serca, w sensie, dobra, teoretycznie jako Aiden wyłączyliśmy, o mój Boże, zgubiłem słowo, urządzenie wspomagające bicie serca, totalnie zgubiłem słowo, u Luckiego Queena, czy wyłączenie systemu CTOS w całym kraju przez T-Bone'a sprawiło, że serce tego jednego gościa stanęło, bo jego system podtrzymywania serca, wzmacniania wbicia serca, o, rozrusznik tego słowa szukałem, rozrusznik serca zatrzymał się? Jakby to dziwne. Tak samo właśnie porażenie prądem, w sensie dosłownie T-Bone wyłączył prąd w całym kraju, więc jakby gdzie tutaj, skąd ten prąd? W sensie rozumiem, że mogło być takie niezależne źródło czy coś takiego. Raczej każdy agregat nie jest podpięty do CTOS-u. Aż tak, nie wiem, popularny ten system nie jest jeszcze w uniwersum Watch Dogs, ale... What? Okej, pożar. W sensie... może doszło do spięcia, może doszło do pożaru. I w tym momencie... nikt nie był w stanie pomóc, bo żadne siły nie były w stanie dojechać, by ugasić pożar. Dobra, to jestem w stanie zaakceptować, ale dalej to, wiecie, bardzo, bardzo nieszczęśliwe przypadki. Jakby... Ja wiem, że dla Defaulta to jest sprawa personalna w tym momencie, bo właśnie jego brat został poszkodowany i w ogóle, ale jakby... Wiem, dokąd z tym zmierzali, ale twierdzę, że ten wątek jest napisany tak sobie, bo z jednej strony widzę, że okej, dobra, T-Bone'a męczy sumienie, żeby przesłać wiadomość, która i tak została przez świat zignorowana na dobrą sprawę, zaryzykował życiem ludzi i to cud, że zginęło tylko 11 ludzi podczas jego małego numeru. Ale jakby te śmierci wydają się bardzo niepowiązane z systemem. Rozumiem, gdyby na przykład, nie wiem, ktoś właśnie, nie wiem, leżałby w szpitalu na systemie podtrzymywania życia i ta osoba by umarła. To rozumiem, to byłaby bezpośrednia wina T-Bone'a w tym momencie. Ale te wszystkie przypadki wydają się być losowe, pozbawione jego winy. I być może ponownie to jest jak z tym, wiecie, nieznajdowania satysfakcji w wyprawie Aidena, to co mówiłem wielokrotnie podczas oryginalnej serii. Być może to celowy zabieg, że one mają być takie trochę przypadkowe, żeby gracz też się zastanawiał, czy to faktycznie wina T-Bone'a, czy on obwinia się za nic, czy Default jest po prostu porąbany, ale nie wiem. Wolę definitywnie coś bardziej czarne albo białe, nic po środku, bo jeśli coś jest szare, to jest nijakie i zamiast skupiać się na tym, że Default i T-Bone cierpią z tego powodu, ja skupiam się na przemyśleniach, czy mają w ogóle powód do cierpienia? Czy jakby jest tutaj czyjakolwiek wina w ogóle? I wiecie, zamiast skupiać się na tym, na czym chcieli twórcy, żebym się skupił, czyli na uczuciach postaci, ja skupiam się na rozgryzaniu, czy którakolwiek postać ma tutaj w ogóle winę w tym wszystkim. Albo winę, albo przynajmniej ilość winy, która sprawia, że faktycznie powinna spotkać ich za to kara. Zostawiam to wam w komentarzach, bawcie się dobrze. Ale dobra, tak, tyle ode mnie. I myślę, że kolejny odcinek będzie definitywnie ostatnim, bo... Szczerze powiedziawszy, myślałem, że misja z tymi manekinami poukładanymi to ostatnia misja. Byłem szczerze o tym przekonany. Ale no nic, tyle ode mnie, dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Watch Dogs, Bad Blood, być może w ostatnim odcinku, kto wie. Na razie, noeczko.